Za nami bardzo emocjonujące 40 minut. Pierwsza połowa, stracony gol do szatni. Chyba było bardzo nerwowo, ale druga część meczu już koncertowo, wzorowo w obronie i 3 punkty u siebie na hali wywalczone z niełatwym rywalem. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z tych punktów, ponieważ przeciwnik bardzo wysoko postawił poprzeczkę, tak? Naprawdę widać to doświadczenie chłopaków, którzy kiedyś tam grali w Ekstraklasie, fajnie się poruszają po boisku i mimo, że są już wiekowi, to naprawdę w bardzo szybkim tempie ten mecz się odbywał. No, w pierwszej połowie daliśmy się zaskoczyć na sam koniec, to trochę zawsze boli, tak? Bramka do szatni. Ale powiedzieliśmy sobie w szatni, że ten mecz jest do wygrania, że musimy zostawić tutaj kupę zdrowia i będzie dobrze. Ja chciałbym podziękować chłopakom, bo naprawdę wszyscy dali z siebie maksa. I no, co tu dużo mówić, bardzo ważne 3 punkty, bo uważam, że zespół z Leszna jeszcze wielu zespołom sprawi problemy. Naprawdę solidna drużyna, także cieszymy się bardzo. Za wami najdalszy wyjazd w tym sezonie do Białego Stoku. Pierwsza połowa, zakończona golem do szatni, wydawało się, że dobrze rozpoczęty mecz, ale w drugiej połowie no, 2 minuty zachwiania, 2 stracone bramki, no i wynik niestety niekorzystny. Zgadza się. Ogólnie w mecz weszliśmy troszkę apatycznie. Duża bojaźliwość nasza, a jednak do przerwy udało się prowadzić 1-0. Myśleliśmy, że w drugiej połowie się rozkręcimy i ta gra nasza będzie jeszcze lepiej wyglądała, ale tak jak pan wspomniał, te 2 minuty nam wstrząsnęły i nie mogliśmy się później z tego marazmu już wykaraskać, stąd ta porażka to. Czy wyjazdowe na razie wam nie leżą. 3 wyjazdy, 3 porażki. Chyba czas pomyśleć, jak co zrobić, żeby ten korzystny wynik wywieźć. No zgadza się, 3 mecze na wyjazdach i 3 porażki. Dzisiaj byliśmy najbliżej, ale zagraliśmy, uważam, bardzo przeciętny mecz, żeby nie powiedzieć słaby. Stać nas na dużo lepszą grę. Na tych wyjazdach coś nam na razie ta gra szwankuje. Musimy znaleźć przyczyny tego i je wyeliminować w kolejnych meczach.